Na program zaprasza Bonimet, producent zestawu Telomer System Belle Visage, kremów i kapsułek z tarczycą bajkalską. Witam piękne panie i szanownych panów. Tak zwykle witać swoich gości pan Piotr Skrzynecki, świętej pamięci nieodżałowany bard z Piwnicy pod Baranami. Będziemy mówić dzisiaj troszkę o piękności, dlatego pozwoliłem sobie na troszkę inny sposób powitania państwa. Skóra naczynkowa. Co to takiego? Otóż panowie pewnie nie wiedzą, co to znaczy, a natomiast panie jak najbardziej. To taka skóra, która ma poszerzone naczynia krwionośne. One mogą mieć bardzo łagodną postać, która wystarczy przypudrować i już ich nie widać, ale też warto pomyśleć o tym, co by tu można było zastosować, zwłaszcza na przykład na noc, kiedy ta skóra nie jest pokryta pudrem bądź też innymi środkami upiększającymi. Można zastosować kremy z tarczycą bajkalską. Otóż tarczyca bajkalska to surowiec, który może się państwu kojarzyć z działaniem przeciwstarzeniowym, bo rzeczywiście ma takie własności, ale to także surowiec o działaniu przeciwzapalnym. To jest bardzo dobre zioło, które trafiło do nas z medycyny chińskiej, ale zostało w Europie świetnie zaadoptowane. Więc kremy z tarczycą bajkalską na skórę naczynkową, no to jest tak, gdy jest taka łagodna postać. Ale gdy to się już niestety przeradza w większe, powiększone, bardziej naczynka krwionośne, wtedy warto się odwołać już do takich maści ziołowych, bardziej stężonych, z większą ilością ekstraktów. My stosujemy taką recepturę, państwo ją widzicie na ekranie. Jak widzicie państwo, ekstrakt z nagietka, światowni nagietka, z owoców kasztanowca, oczar wirginijski oraz olejek cyprysowy, lawendowy. Dlaczego takie połączenie? Bo to jest połączenie, które stosowane jest w chorobach naczyniowych, naczyń włosowatych i żylnych. To jest krem, ta jest maść, która się świetnie sprawdzi na przykład w przypadku powiększonych naczyń krwionośnych na udach, na podudziach, czy też w przypadku nawet żylaków. W lecie ona się świetnie sprawdza, dlatego że dobrze działa na żylaki. Więc naczynka krwionośne to jakby kwestia po pierwsze kosmetyczna, po drugie już jakiegoś taka zwiastunu choroby żylakowej. Może być też tak, że my pomylimy naczynka, skórę naczynkową z innym rozpoznaniem, które nazywa się trądzik różowaty. Trądzik różowaty może przypominać zmiany naczynkowe, ale to już jest zupełnie inna bajka i zupełnie inna choroba. Trądzik różowaty nie jest zmianą kosmetyczną, jest skórną manifestacją choroby ogólnoustrojowej, choroby autoimmunologicznej, dlatego tutaj zalecamy swoim naszym pacjentom przede wszystkim preparaty z piwonią, z korzeniem piwonii białej. Oprócz ekstraktu z piwonii białej powinno się też stosować zioła, które działają na układ trawienny. Często się zdarza, że choroby autoimmunologiczne mają swoje tło w źle funkcjonującym układzie pokarmowym. I tutaj też chyba jest takie zjawisko, dlatego że stosowanie receptury ziołowej, którą państwu pokazuję z boku, zwłaszcza chodzi tutaj o Boże Drzewko, o ten właśnie ekstrakt z Bożego Drzewka, szczególnie dobrze wpływa na stan jelit, ale również dobrze sprawdza się w leczeniu trądziku różowatego. Sponsorem programu był Bonimet, producent zestawu Telomer System Belle Visage, kremów i kapsułek z tarczycą bajkalską.